Witam jeszcze raz, witam serdecznie na dzisiejszym szkoleniu. Ja nazywam się Krzysztof Bartosiński i jako pierwszy zaprezentuję Państwu, postaram się przybliżyć tematykę zaworów elektromagnetycznych oraz presostatów. Dobrze, a więc tak, pierwszy blok szkolenia poświęcimy właśnie informacjom ogólnym, konstrukcji, zasadzie działania oraz sposobowi doboru zaworów elektromagnetycznych, zaworów odcinających oraz presostatów. Drugą część webinarium poświęcimy zastosowaniom, a także omówimy narzędzia, które mogą okazać się przydatne w Państwa codziennej pracy. Zapraszam w międzyczasie, drugi kolega Krzysztof jest na czacie, zapraszam do zadawania pytań, gdybyście Państwo mieli pytania w trakcie prezentacji, bardzo proszę, jeżeli będą na koniec prezentacji, także bardzo, bardzo prosimy o zadawanie pytań. Krótkie wprowadzenie do Danfoss Poland, a więc tak, Danfoss w Polsce dostępny jest od 26 lat. Początkowo nieduże biuro handlowe w Warszawie, w chwili obecnej 3, a zasadniczo już nawet 4 zakłady produkcyjne. Główny zakład produkcyjny w Grodzisku Mazowieckim, zajmujący się produkcją właśnie wspomnianych zaworów elektromagnetycznych, presostatów, a także urządzeń z linii ciepłownictwa. Danfoss w Tuchomiu koło Gdańska, zajmujący się produkcją chociażby węzłów cieplnych. Danfoss we Wrocławiu, Danfoss Power Solution, czyli producent hydrauliki siłowej. No i na samym dole listy znajdziecie Państwo Sondex. Tak, to nie pomyłka, Danfoss kupił Sondex, więc wkrótce powinien on tutaj być już na mapie. Tak, to już jest własność firmy Danfoss. Jeżeli chodzi o zawory elektromagnetyczne, zawory potocznie zwane są zaworami odcinającymi, służą do sterowania przepływem medium. Najprościej porównać je do zaworów ręcznych, z jedną zasadniczą różnicą. Zmiana położenia otwórz-zamknij w zaworach ręcznych odbywa się za pomocą dźwigni. W przypadku zaworów elektromagnetycznych zmiana położenia, zmiana stanu zaworu następuje poprzez podanie napięcia na cewkę lub zdjęcia napięcia z cewki elektrozaworu. W naszej ofercie znajdziecie Państwo zawory z przyłączem gwintowanym o przyłączu od 1,8 do 2 cali. Znajdziecie także Państwo zawory o większych przepustowościach, o większej wydajności. Są to zawory z przyłączem kołnierzowym, średnice 2,5-3-4 cale. Warto zaznaczyć, że nasze zawory certyfikowane są przez Państwowy Zakład Higieny, posiadają atest PZH, przeznaczenie do wody pitnej. Jednak także zawór, tak? Nie tylko woda pitna, ale także może być stosowany na wodzie lodowej, może być stosowany na obiegach glikolu, oleju, pary, powietrza lub innych mediów. Jeżeli chodzi o kompletny zawór elektromagnetyczny składa się tak naprawdę z trzech elementów. Korpus zaworu dobierany jest albo na wymaganą przepustowość, albo prościej na średnicę rury, na której ma zostać zamontowany. Dodatkowo dobiera się oczywiście cewkę zwaną siłownikiem, przez niektórych siłownikiem. Cewka ta steruje pracą zaworu, otwiera go bądź zamyka, w zależności od tego, czy podamy napięcie na jej zaciski, czy nie. Trzecim elementem jest wtyczka, wtyk po prostu do podłączenia przewodu elektrycznego. W ten sposób, składając te trzy elementy, otrzymujemy kompletny zawór elektromagnetyczny, który możemy zamontować na rurze w danym miejscu. Jeżeli chodzi o funkcję zaworu, zasadniczo mamy dwie funkcje zaworu. Zawór, bardzo popularne zawory typu EC, są to zawory beznapięciowo, czyli bez zasilania zamknięte. Kiedy nie ma napięcia na cewce, zawór jest zamknięty. Podanie napięcia na cewkę powoduje otwarcie zaworu.
W drugą stronę działają zawory typu NO, beznapięciowo, bez zasilania otwarte, czyli kiedy nie mamy napięcia, kiedy nie podajemy napięcia sterującego na cewkę, zawór jest otwarty. Podanie napięcia powoduje zamknięcie zaworu, zamknięcie przepływu. Jak Państwo tutaj dobrze widzicie na tych dwóch zdjęciach obok siebie, konstrukcja można powiedzieć identyczna. Różnica polega jedynie w tym elemencie, w tej tulei wykonanej ze stali nierdzewnej. Pozostałe elementy, czyli korpus, membrana, no te elementy wewnętrzne są takie same dla dwóch typów. Różnica polega jedynie w tym elemencie i warto zaznaczyć, że nawet jeżeli dobór w jakiś sposób się nie udał, zawsze można zmienić tą tuleję, zmienić funkcję zaworu. Jest to jak najbardziej możliwe. Jeżeli chodzi o dobór, kryteria doboru takiego zaworu elektromagnetycznego, no to przede wszystkim musimy wiedzieć, na czym ten zawór, na jakim medium będzie pracował. Czy to będzie zawór do wody, do oleju, do powietrza, do pary. Określamy oczywiście to medium, bo to określamy, musimy wiedzieć to medium, bo to medium, mając dane, oczywiście wybieramy wtedy odpowiedni typ uszczelnień. Preferowanym uszczelnieniem dostępnym w programach Auditor H2O i CO jest uszczelnienie PDM, czyli uszczelnienie typowo do wody pitnej za testem PZH. Kolejnym kryterium oczywiście ciśnienie i temperatura. Dla uszczelnień EPDM dopuszczalna temperatura to od minus 30 do aż do 120 stopni, krótkotrwale do 140 nawet. Określamy funkcję zaworu, czy chcemy, aby zawór był normalnie zamknięty, normalnie, czyli tak jak wspominałem, bez napięcia, bez zasilania zamknięty. Czy ma to być zawór normalnie otwarty, czyli kiedy nie ma napięcia, otwarty. No i ostatnim parametrem, który musimy wziąć pod uwagę, jest na wartość napięcia sterującego pracą takiego zaworu. Czy mamy mieć cewkę na 230 V, czyli sterować zaworem bezpośrednio chociażby z gniazdka, tak? Bo wiadomo, w domach, na obiektach mamy napięcie 230 V, ewentualnie czy napięciem obniżonym, bezpiecznym, 24-voltowym, czy na przykład możemy taki zawór także sterować przy pomocy akumulatora, z akumulatora napięciem 12-voltowym. No dobrze, przejdźmy teraz do omówienia poszczególnych typów, poszczególnych zaworów elektromagnetycznych. A więc na początek seria EV220B, seria 1550. Przeznaczona jest do wody, wody lodowej, glikolu i innych podobnych mediów obojętnych. Standardowe przyłącza, gwint wewnętrzny od 0,5 cala do 2 cali. Są to zawory z serwosterowaniem. Serwosterowanie objawia się tym, że zawory wymagają ciśnienia różnicowego. Co to jest to ciśnienie różnicowe? No to ciśnienie różnicowe to jest różnica ciśnień na zaworze. Znaczy się, zawór wymaga na wlocie wyższego ciśnienia, wyższego o te właśnie 0,3 bara niż jest na wylocie. A więc do instalacji otwartych jak najbardziej taki zawór można zastosować. Z jednej strony ciśnienie wodociągowe, z drugiej strony załóżmy swobodny wypływ. Zawory te dostępne są w funkcji NCNO. KV to, jak Państwo tutaj widzicie, od 4 do 40 metrów sześciennych na godzinę. Standardowy korpus wykonany jest z mosiądzu. Warto tutaj także zaznaczyć, że dostępne są wersje z mosiądzu DZR, mosiądzu odpornego chociażby na odcynkowanie. Charakteryzuje się większą żywotnością, trwałością rzędu 20 lat. Wykonanie zaworu może być także ze stali nierdzewnej. Konstrukcja zaworu oraz kształt membrany, którą zaraz Państwo zobaczycie, sprawia, że zawór łagodnie się zamyka, przez co tłumi potencjalnie mogące wystąpić w instalacji uderzenia hydrauliczne. Wbudowany filtr siatkowy do ochrony układu pilotowego i tak jak wcześniej już wspominałem, na zawory z uszczelnieniem EPDM, zawory z uszczelnieniem EPDM posiadają atest PZH, atest przeznaczony, zawór przeznaczony do wody, przeznaczonej do spożycia.
Teraz kolega opowie chwilkę o zasadzie działania. Chwilkę proszę poczekać, ja przełączę tylko animację. Zapewne więcej powie jeden rysunek niż tysiąc słów. Stąd też zapraszamy do uważnego przyglądnięcia się temu, jak elektrozawór działa w praktyce. Symbol po lewej stronie oznacza podanie napięcia zasilającego na cewkę, czyli innymi słowy siłownik. Po zadziałanie napięciem na ten elektromagnes powoduje podniesienie się zwory, jedynie przesunięcie tego drobnego elementu w całej konstrukcji zaworu w położenie otwarte, przeciwstawne do zamkniętego, wiadomo. Będziemy ponownie odtwarzali animację, żeby móc na bieżąco opowiadać o przepływie medium przez zawór. Po raz kolejny zamykamy obwód elektryczny, aktywujemy obwód cewki, podnosimy zworę, następuje przepływ, zwróćcie Państwo uwagę, medium przez te niewielkie kanaliki, które są w górnej części zaworu. Tutaj wkraczamy na grunt zjawiska serwosterowania. Na czym polega ta funkcja, to zjawisko? Otóż zwróćcie Państwo uwagę, że w tych kanalikach przepływ medium następuje z różną prędkością. Otóż wypływa z zaworu w prawej jego części więcej wody niż przez ten kanalik napływowy wpływa. Ta żółta śrubka, która była na obrazku pokazana, to jest dysza, zwróćcie Państwo uwagę, dysza o określonym przekroju. Wielkością tej dyszy możemy regulować czas napłynięcia tej wody lub też czas jej wypłynięcia nad membraną zaworu. Dlaczego ten kanał pilotowy jest taki ważny? Otóż z racji większej ilości wody, która wypływa tym kanałem wylotowym niż tej ilości, która napływa, naturalnie tworzy nam się podciśnienie. Czyli ta różnica ciśnień rzędu 0,3 bara pomiędzy warstwą medium nad membraną zaworu i pod membraną zaworu. Jeśli utworzy się właśnie taka wartość ciśnienia, tej różnicy, to parcie medium płynącego główną drogą powoduje uniesienie się membrany zaworu i otwarcie głównego przelotu przez zawór. To można porównać bardzo łatwo do siły nośnej samolotu. Dopiero przy określonej prędkości poruszania się po ziemi na skrzydle wytwarza się różnica ciśnień i powstaje siła nośna samolotu, która umożliwia oderwanie się go od ziemi. Tutaj mamy siłę sprężystości sprężyny, która nam ogranicza możliwość podnoszenia się membrany z jednej strony, a z drugiej strony zapewnia właściwe zamykanie się zaworu, jeśli tego ciśnienia różnicowego nie będzie. Więc zawór, reasumując, będzie działał wtedy, kiedy nastąpi przepływ medium o ciśnieniu nie mniejszym niż takim, który umożliwia powstanie tej różnicy 0,3 bara. Jeśli mówimy o zastosowaniu do instalacji np. centralnego ogrzewania, taka różnica ciśnień z reguły jest niemożliwa do wytworzenia przy normalnych pompach obiegowych. Wracamy do prezentacji kolejnych produktów. Dobrze, a więc rozszerzeniem serii EV220B 1550 są zawory o większej przepustowości, zawory z serii EV220B, ta sama nazwa, ta sama zasada działania, ale średnice od 65 do 100, czyli od 2,5 do 4 cali. Stosowane są one jako zawory pierwszeństwa, jako zawory priorytetu, jako zawory do napełniania chociażby zbiorników, zarówno PPOŚ, jak i zbiorników buforowych, retencyjnych. Stosowane są chociażby także w szafach klimatyzacji precyzyjnej. Są to zawory z serwosterowaniem, czyli do prawidłowej pracy, do prawidłowego działania wymagają różnicy ciśnień, czyli tego wyższego ciśnienia na wlocie zaworu, wyższego w tym przypadku o 0,25
bar. Kafały, jak Państwo także widzicie, od 50 do 130 metrów sześciennych na godzinę. Dodatkowo, tak jak w przypadku tej mniejszej serii, łagodne zamykanie, tłumienie uderzeń hydraulicznych, do wyboru zawory funkcji NC, czyli normalnie beznapięciowo zamkniętej, funkcji NO, normalnie otwartej. Zawory te posiadają oczywiście wbudowany filtr wewnętrzny chroniący otwór pilotowy oraz atest PZH, tak jak wcześniej wspominałem, dla zaworów z uszczelnieniem EPDM. Akurat tutaj takiej ładnej animacji, animacji nie posiadamy, natomiast na tym przekroju widzicie Państwo, jak taki zawór wygląda w środku. A więc już sekundkę, ja sobie tylko zmienię wskaźnik. A więc tak, mamy filtr do ochrony układu pilotowego, mamy tutaj tą kryzę, tą dyszę, o której kolega wspominał przy okazji tych mniejszych zaworów. Zamiast membrany mamy tłok, sprężyna, zwora, cewka. Warto przy okazji zaznaczyć, że cewka jest elementem uniwersalnym. Pasuje zarówno do zaworów o małych średnicach, małych, czyli pół cala załóżmy, pół cala czy czwarte cal, bez różnicy, jak i także do zaworów o tych większych średnicach. Cewka tak naprawdę jedynie podnosi tą zworę i inicjuje tutaj ten mechanizm serwosterowania. Cewka jest elementem uniwersalnym, pasuje do każdej tak naprawdę średnicy zaworu. Dobrze. Jako akcesorium, dobrze, prawdopodobnie Państwo myślicie, no dobrze, mamy zawór normalnie zamknięty, NC, energetyka, elektrownia odcina nam napięcie, ten zawór automatycznie się zamyka. No co w tym przypadku, bo jeżeli przecież możemy, klienci na budynku, może być oczywiście woda. Z pomocą przychodzi układ ręcznego otwierania. Układ ręcznego otwierania, czyli taki nieduży element tak naprawdę, akcesorium, które można do zaworu zamówić, można do zaworu zamontować, na zaworze zamontować, służy właśnie do ręcznego przesterowania, ręcznego otwarcia zaworu. Zmieniając położenie dźwigni z pozycji close na pozycję open, jeszcze prościej niż zaworem kulowym otwieramy zawór elektromagnetyczny, puszczamy świadomie wodę na daną nitkę. Element ten, tak jak mówiłem, niedużych gabarytów, montowany jest pod tuleją, pod cewką, której akurat tutaj nie ma, natomiast na tą tuleję oczywiście nakłada się cewkę. Zawory ze wspomaganiem otwarcia, zawory typu EV250B przeznaczone są do instalacji grzewczych i innych systemów zamkniętych o niskim bądź zmiennym ciśnieniu. Wspomaganie otwarcia objawia się tym, że zawory nie wymagają różnicy ciśnienia, nie wymagają tej różnicy ciśnienia w instalacji, pracują od zera, a więc z powodzeniem mogą być stosowane do odcięcia chociażby danej nitki obiegu centralnego, chociażby ogrzewania. Mogą być także stosowane jako zawory spustowe, chociażby spusty wody, czy załóżmy medium z danego zbiornika. Pracują od 0 do 10 barów ciśnienia różnicowego. Występują funkcji NC, czyli normalnie beznapięciowo zamkniętej. Występują funkcje normalnie beznapięciowo otwartej. Standardowo korpus wykonany jest z mosiądzu DZR. Mosiądz DZR jest specjalnym stopem mosiądzu odpornym na odcynkowanie. Jego trwałość sięga rzędu 20 lat. Kolega w dalszej części opowie, dlaczego w niektórych aplikacjach ten mosiądz właśnie sugerujemy właśnie zastosowanie tego mosiądzu. Tak jak wcześniej wspominałem, zawory z uszczelnieniem EPDM. Te zawory wpisane są w programach Audytor, znajdują się w programach Audytor, posiadają atest PZH, czyli zawory mogą być stosowane na wodzie pitnej. Jedyne ograniczenie, cztery tak naprawdę zawory posiadają cztery rozmiary średnic, od 3/8 do 1 cala. Jednak chciałbym tutaj Państwu zaznaczyć, nadmienić, że już wkrótce, już niedługo, ten typoszereg zostanie rozszerzony tych zaworów pracujących od zera, z tych
zera ciśnienia zostanie rozszerzony do 2 cali. To już wkrótce. Jeżeli chodzi o animację, już sekundkę proszę poczekać. Kolega przystępuje do tłumaczenia. Let's take a look at the function of the Na pierwszy rzut oka wygląda, że te zawoły mają bardzo podobną konstrukcję. Niemniej jednak wspomaganie otwarcia jest taką funkcjonalnością w samej konstrukcji, w samej budowie, która powoduje to, że jeśli nawet nie ma tego ciśnienia różnicowego zbudowanego, tak jak było w przypadku zaworu 4220B, i tak uzyskujemy przepływ przez główną drogę zaworu. Analogicznie podanie napięcia aktywuje obwód elektromagnesu, elektromagnes podnosi zwolę. To co ważne, powtórzę za kolegą, dzięki zjawisku serwosterowania możemy wykorzystać tą samą cewkę zarówno domowego zaworu, jak i tego dużego. Inaczej musielibyśmy wraz ze wzrostem średnicy zaworu zwiększać moc, wymiary, gabaryty tego elektromagnesu, który musiałby generować taką siłę znacząco większą, która miałaby się przeciwstawić ciśnieniu i naporowi objętości medium przepływającego przez zawór. Innymi słowy, serwomechanizm powoduje to, że oddziałujemy za każdym razem tylko na poruszanie się zwory magnetycznej, a nie na przepływ przez cały zawór. Zapewnienie otwarcia całego przepływu przez zawór jest generowane poprzez różnicę ciśnień. Aczkolwiek w tym przypadku zaworu serii 250B ta różnica ciśnienia nie jest wymagana do tego, żeby cały przepływ nastąpił, ale zwróćcie Państwo uwagę, że na animacji widać 2 strumienie, cieńszy, jaśniejszy i grubszy, ciemniejszy. Ten mniejszy, jaśniejszy to jest właśnie strumień realizowany przez, inaczej zbudowany, ale kanał pilotowy, czyli tworzenie zjawiska podciśnienia, różnicy ciśnień nad membraną zaworu, czyli tak samo jak w poprzednim zaworze mamy wypchnięcie, podniesienie do góry membrany zaworu wynikające z utworzenia się różnicy ciśnienia wewnątrz samego zaworu. Aczkolwiek, jeśli by nawet tego różnicy ciśnienia nie wystąpiła, nie byłoby, i tak zawór się podniesie. Konsekwencja w parametrach technicznych jest taka, że te zawory mogą pracować do maksymalnego ciśnienia 10 barów, podczas gdy seria 220B zapewnia pracę do 16 barów. Wracamy do prezentacji. Wszystkie wykresy przepustowości, przepustowość przy danej różnicy, przy danym ciśnieniu znajdziecie Państwo oczywiście w programach Audytor, zarówno w programie Audytor CO, jak i Audytor H2O. Ja ze swojej strony chciałbym nadmienić, że wykresy przepustowości znajdują się także w kartach katalogowych. Karty katalogowe dostępne są na naszej stronie internetowej, więc jeżeli nie na stronie danfos.pl, można wyszukać dany typ zaworu, można znaleźć jego opis, znaleźć jego charakterystykę, można także chociażby w przeglądarkę Google'a, wyszukiwarkę Google'a wpisać dany typ. Na pewno w tym momencie się pojawimy. Podsumowując, jeżeli chodzi o różnicę między serią FV220B a serią FV250B. A więc seria FV220B, czyli z uwagi na serwosterowanie, czyli zasady jej zasady działania, nadaje się do pracy w instalacjach otwartych. Średnice od 15 do 50, dopuszczalne ciśnienie od 0,3 do 16 barów. Większe średnice, dopuszczalne ciśnienie pracy od 0,25 do 10 barów. Tak jak wspominałem, praca w instalacjach otwartych.
Zawory serii EV250B znajdują zastosowanie zarówno w instalacjach zamkniętych, jak i w instalacjach spustowych. Średnice od 3/8 do 1 cala. Póki co, tak jak wspominałem, będzie ten poszerek rozszerzony do 2 cali już niedługo. Dopuszczalne ciśnienie pracy od 0 do 10 barów. Jak Państwo widzicie, na zdjęciu znajduje się ta sama cewka, jak już wspominaliśmy, ta sama cewka, ta sama wtyczka, są to elementy uniwersalne. To zasadnicze jest powtórzenie tego podsumowania, czyli tak, do instalacji otwartych stosujemy zawory EV220B, do instalacji obiegowych spustowych stosujemy zawory EV250B, do wody chlorowanej, gdy zależy nam na zwiększonej trwałości armatury, stosujemy korpus mosiądzu DZR lub korpus wykonany ze stali nierdzewnej. Warto pamiętać, zawory z uszczelnieniem EPDM, nieważne z jakiego typu szeregu, posiadają atest PZH do wody pitnej. No i ważna myślę wzmianka, zalecamy montaż filtra siatkowego 500 mikrometrów przed elektrozaworem. Zawsze łatwiej, prościej, nie tylko jeżeli chodzi o elektrozawór, ale pozostałą armaturę. Szybciej, prościej wyczyścić taki filtr, wyjąć siatkę, wyczyścić siatkę, przepłukać siatkę, niż chociażby rozkręcać, tak jak wspominałem, nie tylko elektrozawór, ale całą armaturę i ją szczegółowo czyścić. Zapraszam, tak jak na początku wspominałem, zapraszam Państwa do zadawania pytań. Gdyby coś pojawiły się jakieś pytania w trakcie prezentacji, bardzo proszę do korzystania z tej opcji. Kolega jak najbardziej jest na czacie, z chęcią odpowie na wszystkie pytania. Natomiast ja ze swojej strony opowiem jeszcze o presostatach. Presostaty nazywane są także regulatorami ciśnienia. No i do czego są stosowane? Stosowane są chociażby monitorowania wartości tego ciśnienia, monitorowania wartości ciśnienia w instalacji, do regulacji ciśnienia w instalacji, a więc jeżeli mamy za niskie, siłą rzeczy, załóżmy, uruchamia nam zestaw hydroforowy, podwyższa nam to ciśnienie, podbija to ciśnienie, służą do zabezpieczenia pompy przed suchobiegiem, a także służą do wskazywania chociażby w stanów alarmowych, gdy ciśnienie nam wzrośnie lub ciśnienie spadnie, tak, w ten sposób. Standardowe wersje dostępne o zakresie od minus 1 do 30 barów. Warto wiedzieć, warto pamiętać, posiadamy także w ofercie wersje wysokociśnieniowe do 400 barów. Jeżeli chodzi o konstrukcję oraz zasady działania takiego regulatora, ja już chwileczkę zmienię sobie tylko wskaźnik. A więc tak, każdy presostat składa się z trzech zasadniczych elementów, bloków elementów. A więc mamy mieszek, element pomiarowy w postaci mieszka. Mieszek można najprościej porównać z harmonią. Harmonią, która jeżeli podamy ciśnienie, rozszerza się. Jeżeli ściągniemy ciśnienie z tego mieszka, zdejmiemy to ciśnienie z tego mieszka, ta harmonia się kurczy. Presostat składa się także z układu nastawczego w postaci pokrętła do zmiany tej nastawy, bo możemy chcieć, załóżmy, nie 4 bary, ale 5 bary. Oczywiście na takim presostacie nastawiamy tą wartość ciśnienia. Elementem wykonawczym jest styk. Styk, który zmienia swoje położenie w zależności od tego, jakie ciśnienie podajemy na presostat i jakie nastawy ustawiliśmy na pokrętle, na skali. I tu jest powtórzenie zasady działania. Presostat działa na zasadzie regulacji dwupołożeniowej, czyli tak, czyli nastawiamy tak naprawdę dwa progi. Górny próg jest to wartość nastawy, czyli próg wysoki, i ustawiamy histerezę, czyli mechaniczną różnicę załączeń. W ten sposób otrzymujemy dwa punkty przełączenia. No i teraz tak, jeżeli mamy wysokie ciśnienie w instalacji, chwilkę ja sobie zmienię kursor. Jeżeli mamy wysokie ciśnienie w instalacji, wówczas presostat ma zwarty styk, jak Państwo widzicie,
1,4. Wysokie ciśnienie, wysokie, czyli powyżej wartości nastawy, którą my nastawiliśmy. Zwarty jest styk 1,4. Załóżmy w tym momencie prosty przykład. Presostat ściąga nam napięcie zestawu hydroforowego. Zestaw hydroforowy jest wyłączony. Następuje rozbiór ciśnienia w instalacji. Ciśnienie nam siłą rzeczy maleje. Jeżeli osiągnie ten punkt, który tutaj zakreśliłem, ten punkt, który tutaj nastawiliśmy, presostat rozłącza styk 1,4, zwiera styk 1,2. W tym momencie załóżmy zestaw hydroforowy, następuje rozruch tego zestawu hydroforowego, ten zestaw hydroforowy jest uruchomiony. Ciśnienie nam rośnie w instalacji do momentu, kiedy osiągamy wartość nastawy, w tym momencie załóżmy ten zestaw hydroforowy z powrotem jest rozłączany. Modele presostatów. Jak pokazywałem Państwu na pierwszym slajdzie, tych modeli jest bardzo dużo, natomiast z jakimi modelami możecie się Państwo spotkać i które można notabene zaprojektować? Standardowe modele KPI o zakresie do 32 barów, stopień ochrony IP30. Przyłączę 1/4 cala, bo to myślę, że z tym sobie każdy instalator poradzi. Jeżeli wymagamy wyższego stopnia ochrony, mamy w zanadrzu model BCP, serię BCP, pomiar do 40 barów. Warto także zaznaczyć, że presostaty typu BCP mogą być stosowane na instalacjach ciepłowniczych. Przy pomiarze bezpośrednim temperatura mierzonego medium to 120 stopni. Jeżeli 120 stopni i P65 za mało, mamy w zanadrzu typo szereg RT, pomiary podciśnienia do 30 barów, od minus 1 do 30 barów, jeszcze wyższy stopień ochrony i P66. Ja ze swojej strony dziękuję, oddaję głos koledze, który opowie w tym momencie Państwu o aplikacjach, o zastosowaniach. Pojawiały się pytania w międzyczasie na czacie o zastosowania, więc myślę, że jak najbardziej jestem w stanie zrealizować te oczekiwania, bo chyba najciekawszym elementem tego szkolenia właśnie będą przykłady z życia wzięte, przykłady najbardziej popularnych zastosowań w infrastrukturze budynkowej, aczkolwiek chciałem zaznaczyć, że nie są to wszystkie, tylko najbardziej popularne. Jeśli będzie taka chęć, wola, chętnie przygotujemy kolejne webinarium, gdzie możemy jak najbardziej podyskutować o innych, być może mniej popularnych, a równie ciekawych sposobach instalowania, wykorzystania tego typu zaworów. Najbardziej ciekawym elementem tego dzisiejszego szkolenia będzie punkt ostatni, dlatego zapraszam do pozostania z nami do samego końca, albowiem ogłosimy konkurs dla projektantów. I myślę, że to rzeczywiście może spotkać się z najbardziej żywiołową Państwa reakcją. Przechodząc do stosowań, to była pierwsza z nich, która przybliżyła zawory elektromagnetyczne. Wydawałoby się mogło, że będące typowym elementem instalacji technologicznych, przemysłowych, właśnie do instalacji budynkowych. A miało to miejsce na zasadzie regulacji prawnej, bo od 2008 roku, jak Państwo dobrze wiedzą o tym, prawo budowlane zawierało taki zapis, że w czasie pożaru istnieje niebezpieczeństwo spadku ciśnienia, ograniczenia wydatku wody hydrantowej, w związku z czym należy automatycznie odcinać wodę bytową w celu zapewnienia odpowiedniego wydatku strażakom w czasie akcji gaśniczej. Zapewne było to podyktowane tym, że coraz popularniejsze stawały się instalacje wody bytowej wykonywane z instalacji plastikowych, z tworzyw sztucznych i te tworzywo jak najbardziej ma znacznie większą podatność na oddziaływanie ognia i łatwo się może przetopić, co będzie skutkowało
tym, że woda w sposób niekontrolowany będzie wypływała w przestrzeń, zamiast gwarantować odpowiedni wydatek w instalacji hydrantowej. Stąd może rodzić się pytanie, jaką wartość ciśnienia przyjmujemy jako wartość tą gwarantowaną, też minimalną, potrzebną do funkcjonowania poprawnie strażaka w czasie akcji pożarowej. Otóż inspektorzy strażacy mówią o wartości 2 barów, która musi być dostępna na najwyższej kondygnacji budynku. Dlaczego kolega wspominał o zaworach zarówno i o pesostatach? Ano właśnie z tego powodu, że elementem wykonawczym, jakim jest zawór, nie zrealizujemy zawsze każdego rozwiązania związanego z automatycznym odcinaniem wody. Jest jakiś element sterowania, który musi zadziałać na dany zawór. W aplikacji tej właśnie przeciwpożarowej my sugerujemy zastosowanie właśnie pesostatu, tego włącznika ciśnieniowego, regulatora ciśnieniowego, jakkolwiek byśmy go nazywali, w celu mierzenia, monitoringu na bieżąco wartości ciśnienia w instalacji hydrantowej. I tak ten zawór z obrazka numer 1 właśnie jest sterowany przez pesostat, który z reguły jest montowany w najniższej kondygnacji budynku, często w najbliższym sąsiedztwie czy zestawu hydroforowego, czy w ogóle przyłącza wodociągowego. I jeśli mówimy o nastawie pesostatu w takiej sytuacji, należy pamiętać, że do wartości tych 2 barów, które są wymagane na najwyższej kondygnacji, należałoby doliczyć wielkość parcia słupa cieczy w pionie hydrantowym, adekwatnym do wysokości danego budynku. Wspominał kolega również o funkcji zaworu NCI. No, patrząc na te 2 przykłady z prawej strony, widzicie Państwo, że do aplikacji pożarowej można zastosować zarówno jeden, jak i drugi. I musimy być świadomi, że każdy z nich będzie działał dobrze, poprawnie, jak i również błędnie w kontekście tego, jaka będzie dostępna forma zasilania tych zaworów. Jeśli mamy do czynienia z najbardziej klasycznym przykładem, stosujemy zawory typu NC, czyli beznapięciowo zamknięte i gwarantowane zasilanie nie jest nam w tej chwili potrzebne, bo jeśli nawet okaże się, że zasilanie się uszkodzi, to wtedy bez nawet ingerencji pesostatu zawór i tak się zamknie, odcinając wodę użytkową na budynku. A co się stanie, jeśli zaniknie zasilanie na budynku całkowicie przypadkowo? To również kolega o tym wspominał. Po to stosujemy układy ręcznego otwierania, które mogą zawsze funkcję zaworu zmienić i otworzyć go pomimo nawet braku zasilania. W przypadku drugiego obrazka widzicie Państwo zawór w funkcji NO wykonany. No właśnie, pytanie do audytorium. Czy jest sens stosować do zaworów NO układ ręcznego otwierania? To jeszcze nie jest konkurs bez nagród, ale pytanie zadaję niebezasadne. Zawory typu NO stosujemy wtedy, kiedy mamy gwarancję zasilania w czasie akcji pożarowej. Czy to będzie zasilanie sprzed głównego wyłącznika, czy to będzie akumulator UPS, to jest absolutnie bez znaczenia. Wtedy wiemy, że zawór będzie pod napięciem w czasie akcji pożarowej i będzie odcinał wodę wtedy, kiedy to ciśnienie będzie za małe. Będzie sytuacja taka, że należy wodę doprowadzić jedynie do instalacji hydrantowej. Najbardziej popularne też powiedzieć, że nie ma budynku praktycznie nowego, który zgodnie z prawem budowlanym w tej chwili oddawany jest do użytkowania, który by takiego zaworu nie posiadał. My również przyznajemy się do tego, sprzedajemy 1000 sztuk rocznie tego typu zaworów i zakładamy, że popularność tego rozwiązania może jedynie wzrastać.
Kolejna co do ilości sprzedanych egzemplarzy, aplikacja, która zdecydowanie bardziej w budynkach komercyjnych względem budynków mieszkalnych jest rozpowszechniona, a wynika to z wymagań certyfikatu energooszczędności budynków, tutaj zdecydowanego brytyjskiego BREEAM-u, który jest powszechnie stosowany, wykorzystywany przez inwestorów budujących nowoczesne budynki klasy A i lepsze. Otóż certyfikat ten mówi, że każde z medium, które dostępne jest na budynku, podlega bardzo ścisłej kontroli, ochronie i za wszelką cenę staramy się kontrolować nie uzasadnione zużycie danego medium. Co oznacza to w przypadku wody? Najczęściej, w zamyśle twórców tego rozwiązania, to były kapiące krany i zawieszone spłuczki. Dzięki temu banalnemu, wydaje się, rozwiązaniu będziemy mogli w sposób znaczący ograniczyć tego typu rozszczelnione pobory i woda będzie jak najbardziej znajdowała się w granicach tych limitów, o których administrator właściwie budynku jest świadom. Zwróćcie Państwo uwagę, że symbol zaworu różni się literką D, bowiem zawory serii 220B również wykonywane są w technologii tego lepszego mosiądu DZR. Dlaczego do tego stosowania tego typu mosiąc, tego typu zawór? Otóż proszę mieć świadomość, że w naszej wodzie wodociągowej wciąż znajdują się zdecydowanie mniejsze niż jeszcze kilkanaście lat temu, ale pewne ilości chloru. Chlor ciągle jest stosowany do uzdatniania wody, do przygotowania jej do sieci miejskiej. A niestety jony chloru zawarte w wodzie bardzo agresywnie poszukują kontaktu z atomami cynku, które są składnikiem mosiądzu, który jest stopem cynku. I niestety powoduje obecność chloru korozję, tak zwaną selektywną, która powoduje ocynkowanie takiego stopu mosiężnego. Zapewne każdy z nas, który próbował po iluś latach wymienić baterię w umywalce i chciał takim małym zaworkiem odcinającym odciąć na ten czas wymiany dopływ wody, mógł się spotkać z taką sytuacją, że to pokrętło zostawało nam w ręku. To między innymi jest efekt właśnie oddziaływania jonów chloru, które powodują w szybszym, w mniejszym tempie korozję takiego mosiądzu. Stąd też, jeśli mówimy o zaworze, który ma zabezpieczać tego typu pomieszczenia przed niekontrolowanym zużyciem wody, zabezpieczać dodatkowo przed również zalaniem, no nie może być przyczyną właśnie tego typu zagrożenia. Stąd też my sugerujemy, aby do tego typu rozwiązań jak najbardziej stosować ten zawór wykonany w tej lepszej technologii. Patrząc na schemat, to jest typowe pomieszczenie sanitarne, zasilanie zarówno ciepłej, jak i zimnej wody. Dwa zawory zamontowane na obu ich podejściach. To, co wydaje się oczywiste i pewno przez mieszkańców Państwa doświadczane, czyli po wejściu do danej publicznej toalety czujnik ruchu zapala oświetlenie. Nie ma najmniejszego problemu, żeby do tego samego wodu elektrycznego podpiąć również takie elektrozawory i z chwilą obecności danego człowieka w pomieszczeniu sanitarnym mamy go oświetlonego, jak i również zapewniony dostęp wody, podczas gdy minie kilkuminutowe opóźnienie, światło nam gaśnie, oszczędzamy energię elektryczną, ale również zapewniamy to, że jeśli ta wspomniana wcześniej spłuczka jest zawieszona, czy cieknący kran, nie będzie nam generował de facto ścieków. Pamiętajcie Państwo, że to nie są opłaty w rozumieniu oszczędności za zużycie wody, tylko tak naprawdę przecież za zrzut ścieków. Ponadto musicie mieć świadomość, że żeby ta woda
wyleciała do ścieków, no to musi być dostarczona jest poprzez pompy. Pompy, które pobierają z kolei energię elektryczną, za którą również trzeba zapłacić. Generowanie energii elektrycznej z kolei w elektrowniach powoduje emisję dwutlenku węgla, który również jest zjawiskiem niepowołanym. Stąd też szersze spojrzenie na ten certyfikat energooszczędności no, jest bardzo cenny. Po drugie, mało kto kojarzy, patrząc jednoznacznie na to zastosowanie, że to rozwiązanie zapewnia nam również zabezpieczenie przed zalaniem. Bo jeśli przysłowiowy wężyk nam pęknie przy przyłączu danej chociażby umywalki, to w danym pomieszczeniu jedynie wypłynie ta objętość wody, która jest w odległości między zaworem odcinającym a danym wężykiem i nie powoduje to żadnych strat dla miejsca zaradnego budynku i mamy w ten sposób podwójne rozwiązanie dla samego użytkownika, najemcy, jak i właściciela danego obiektu. Wracając trochę do systemów przeciwpożarowych, dla budynków, które są odpowiednio wysokie, w celu zapewnienia dystrybucji wody na wyższych kondygnacjach, buduje się piętra techniczne, w których tego typu zbiorniki retencyjne muszą być zastosowane i oddzielne stawy hydroforowe, które sprowadzają wodę, podnoszą to ciśnienie do kolejnych kondygnacji. Lub też tego typu zbiorniki stosuje się w budynkach, które mają przyłącza wodociągowe o niewystarczającej wydajności, zwłaszcza pod kątem ochrony pożarowej. I tutaj zobaczcie Państwo, jak można prosto wpaść na rozwiązanie, że ten sam zawód, który w przypadku instalacji pożarowej odcina wodę, w tym rozwiązaniu tą wodę dostarcza do zbiornika. My sugerujemy oczywiście znów współpracę z Presostatem, tym razem w wersji, która mierzy ciśnienie w ciśnienie słupa cieszy, hydrostatyczne ciśnienie słupa cieszy w przedziale kilku metrów wysokości adekwatnej do wysokości zbiorników do tego typu rozwiązań dedykowanych, lub też może być wysterowany przez dowolną instalację pływakową, czy sondę hydrostatyczną, sondę konduktometryczną. Dla danego elektrozaworu absolutnie jest to obojętne, z jakiego elementu pomiarowego dostaje sygnał o załączeniu i wyłączeniu w odpowiednim momencie. Zwróćcie również Państwo uwagę na to, że jak najbardziej do instalacji socjalnej w budynku również możemy stosować taki sam zawór, tak jak było to opisane poprzednio. I w tego typu rodzaju budynku mamy szansę zastosować dwa z nich. Już nie tylko na odcięciu socjalnego odejścia, ale również na napełnianiu zbiornika. To, co wspominałem przy okazji certyfikatu BREEAM, energooszczędności w budynkach komercyjnych, jak najbardziej ma zastosowanie w budynkach jednorodzinnych, czy też budynkach mieszkaniowych, dla ochrony poszczególnych mieszkań. To, że jeszcze w Polsce nie jest to aż tak bardzo popularne, może jedynie wynikać z tego, że wydaje się nam, iż wody mamy pod dostatkiem, a instalacje są w miarę nowe, więc nikt nie zakłada, że spotka nas tego typu przykre zjawisko. Ale są już pierwsze jaskółki tego typu rozwiązań. Otóż na przykład bardzo znamienity deweloper hiszpański, firma Layetana, która budowała w Warszawie Mozaikę, takie słynne osiedle apartamentowców, z definicji założyła i przyniosła doświadczenia rynku hiszpańskiego tam, gdzie woda jest bardzo cennym surowcem, że apartamenty o powyższonym stopniu luksusu, standardu, powinny być wyposażone naturalnie w elementy odcinające tą wodę w przypadku niszczelności zalania. Ten schemat domku pokazuje, ile potencjalnie jest miejsc, w których takie rozszczelnienie i wyciek wody może nastąpić i spowodować rzeczywiście bardzo poważne konsekwencje. Dość powiedzieć, że na przykład w Niemczech najwyższą pozycją w odszkodowaniach w
firm ubezpieczeniowych właśnie są odszkodowania z tytułu zalań. Nie komunikacyjne, nie kradzieże, nie pożary, ale niestety woda jest największym niszczycielem naszych dóbr. Dla przykładu pomieszczenia w kuchni to już nie tylko przyłącze do baterii zdrowotnowakowej, ale oczywisty wydaje się być fakt, że mamy wężyki przy zmywarce. Ta duża lodówka z kostkarką lodu tak samo ma przyłącze wodociągowe. Również najnowszy szczyt luksusu to ekspresy do kawy zabudowywane w meblach kuchennych i one też z tyłu mają podłączenie wodociągowe, więc jest to kolejne miejsce, gdzie ten słowiowy wężyk może pęknąć i spowodować zalanie naszego mieszkania. W tym momencie elektrozawór jest elementem jedynie wykonawczym. Na rynku są obecne różnego rodzaju centralki z czujnikami wilgotnościowymi, przypodłogowymi, które wykrywają wodę, obecność wody przy powierzchni podłogi i aktywują zadziałanie zawodu. Zwróćcie Państwo uwagę, że sugerujemy znowu zawory EV250B, czyli te, które są wykonane z tego lepszego mosiądzu DZR. Doświadczenia naszych kolegów z Skandynawii faktycznie potwierdzają, że ich żywotność sięga nawet 20 lat. Przez ten czas mamy pewność, że ten element instalacji, który ma stać na straży naszego mienia, będzie pracował trwale i skutecznie. Jak można jeszcze w inny prosty sposób zabezpieczać się przed takim niespodziewanym zalaniem? Ten sam elektrozawór może być podpięty prosto pod włącznik oświetlenia. Tego typu klasyczny klawiszowy włącznik przy wychodzeniu, opuszczaniu budynku możemy wyłączać wodę poprzez aktywowanie zaworu i odcinanie tej wody na przyłączu. Możemy również podpiąć pod instalacje alarmowe, czy też polskiej firmy Satel, czy też innych producentów centralek alarmowych. Uzbrajając centralkę alarmową, również taki zawór może automatycznie odcinać dopływ wody do tego budynku, mieszkania, obiektu. Dla tych z Państwa, którzy oprócz tego, że wysłuchają dzisiejszej naszej sesji szkoleniowej, chcieliby się jednak spokojnie zapoznać słowem pisanym, mamy przygotowane w formie takich not aplikacyjnych różne zastosowania tych elektrozaworów. Liczyłbym na to, że dodacie Państwo do swoich ulubionych właśnie ten adres danfoss.pl/strefa-projektanta. Tam też są wszelkie dokumentacje, jak i również certyfikaty, instrukcje, aprobaty konieczne do zarówno specyfikacji, montażu, odbiorów naszych zaworów w różnych rodzajach stosowań. Tam też również będą pokazywały się sukcesywnie kolejne zastosowania naszych zaworów. Ktoś powiedzieć, że woda to nie tylko woda wodociągowa, ale i woda lodowa. Jest ogromny potencjał również stosowania tych zaworów do instalacji chłodu i myślę, że w niedługim czasie możecie Państwo tam znaleźć bardzo ciekawe ich zastosowanie. Jesteśmy automatyką przemysłową, stąd zobligowani jesteśmy do tego, żeby pokazać się z tej strony technologii przemysłowych. W tym celu zaproponujemy po raz kolejny trochę inne podejście do produktu po to, żeby Państwo projektując rozwiązania mniej czasu spędzali, lecz szybciej znaleźli właściwe rozwiązania. Otóż ten cennik branżowy, nie dość, że właśnie jak sama nazwa wskazuje, zawiera w sobie ceny poszczególnych produktów i pewno ułatwiające koszty rysowania danego rozwiązania, to również podział na poszczególne zagadnienia. To my już dokonaliśmy właściwego wyboru, selekcji poszczególnych produktów pod kątem ich zastosowań dla danego sposobu zastosowania. Chociaż jest to dedykowane do głównie firm działających w branży przemysłowej, to proszę zwrócić uwagę, że pierwszy rozdział woda, drugi woda lodowa, czy też kotłownie i ciepła technologiczne, czy również automatyka budynkowa, to są te sfery działania, które jak najbardziej wpisują się w Państwa
profil działalności. Myślę, że warto z tej strony, jak jeszcze nie wspominałem, pobrać ten cennik i mieć na przyszłość gotowe narzędzie pod ręką do wykorzystania. Myślę, że przechodzimy płynnie do samego środowiska projektowego i co ważna informacja, jak najbardziej jesteśmy zainteresowani i chętni tym, aby dystrybuować przykładowe projekty, które za chwilę będą pokazane. Dla wszystkich zainteresowanych mailem przekażemy, roześlemy, byście mogli te półprodukty móc wykorzystać do swojej pracy projektowej. Na pewno ułatwi to niezmiernie sam proces doboru, zwłaszcza, że przecież oprogramowanie uwzględnia opory przepływu, liczy te instalacje i dobiera automatycznie właściwe typy i średnice zaworów. Przechodźmy w takim razie do środowiska. Dzień dobry Państwu, Piotr Woroszczyński. Ja parę słów powiem na temat zastosowania zaborów, o których dzisiaj panowie z firmy Danfoss opowiadają w programach w programie Audytor H2O, a później będę pokazywał kolejne schematy instalacji, które pan Krzysztof z firmy Danfoss będzie komentował. On się dużo lepiej na tym zna ode mnie, także ja ograniczę się do tego, że będę wskazywał poszczególne elementy. W samym programie H2O na obecnym etapie możemy stawiać tylko zawory. Zresztą Państwo już się pewnie do tego przyzwyczaili, że te nasze programy przede wszystkim służą do tego, żeby robić obliczenia hydrauliczne, dobrać strumienie, dobrać średnice, a wyposażenie no, na razie nie jest w obliczeniach uwzględniane, ono nie ma żadnego wpływu na hydraulika. W związku z tym, jeżeli Państwo stawią jakiś element, a chcą mieć dodatkowo, a warto byłoby, żeby dodatkową informację o presostatach, o podłączeniach elektrycznych pojawiły się na schemacie, to musicie Państwo to dorysować ręcznie. Same zawory znajdą Państwo w zakładce armatura zabory odcinające i tu można rozwinąć ten przycisk, wybrać edytuj. No i jeżeli dodajemy urządzenia, to wybierzmy, żeby pojawiły się tylko urządzenia Danfossa i one akurat pojawiają się na samym początku listy. Można sobie wybrać, jakie typy zaworów chcemy wykorzystać w naszym projekcie. Później po wstawieniu takiego zaworu na schemacie instalacji, on zostanie uwzględniony w obliczeniach. W jego bazie jest podany współczynnik KV, dlatego przy liczeniu oporów hydraulicznych poszczególnych gałęzi program uwzględni go jako opór hydrauliczny i w zasadzie na tym kończy się jego dobór. No, dobierany jest domyślnie na średnicę przewodu, oczywiście możecie Państwo w to ingerować, ale w standardzie się go dobiera tak, jak jest średnica przewodu. Jeżeli Państwo chcą dodatkowe informacje o zaworze zamieścić, to można na przykład do tego wykorzystać kolumnę uwagi. To na przykład można wpisać temperaturę, tylko napięcie zasilania cewki, na przykład 230 V. I to wtedy może też się pojawić tutaj na schemacie instalacji. Tylko jedna uwaga, trzeba odpowiednio sformatować wygląd etykiety. Ja może tutaj troszkę coś pozmieniam, że nie było nawiasów, bo one niekoniecznie tu muszą być. Bo jeżeli w etykiecie elementu nie uwzględnimy tej pozycji, no to po prostu ona nam się na schemacie nie pojawi. W tej chwili będziemy mieli coś takiego, proszę zobaczyć, że dodatkowo jako komentarz pojawiło nam się napięcie zasilania, co ma duże znaczenie, bo w zależności od tego, jaki wariant napięcia, to trzeba to później, wykonawca musi wiedzieć, jaki rodzaj urządzenia zastosować. Jeśli chodzi o pozostałe elementy systemu, czyli presostat, połączenia, czyli sygnały przekazywane do samego zaworu, no to w tej wersji programu rysuje się to po prostu w sposób graficzny. Tu jest zakładka grafika. Dobrze jest sobie zrobić warstwę, która będzie stosowana do tego, na przykład nazywa się instalacja elektryczna. No i tutaj elementami prostokąty, linie można sobie dorysować schemat połączeń, a tekstem czy etykietami tekstowymi dopisać stosowne komentarze, po to, żeby wiadomo było, jaki rodzaj urządzenia należy zastosować.
To tyle, jeśli chodzi o samo narysowanie schematu, podłączenie urządzeń. Te zabory znajdą Państwo również w programie Audytor CO, ale dzisiaj tutaj się skoncentrowaliśmy na zastosowaniach wodociągowych, natomiast no, w systemach ogrzewania czy chłodzenia też można parę zastosowań dla nich znaleźć, na przykład od zdalnego odcinania klientów, którzy nie płacą, też by się dało to zrobić, jeżelibyśmy bardzo chcieli. Natomiast raczej nie takie, ale czasami trzeba się też zabezpieczyć przed zalaniem, czy właśnie odcinać instalację ogrzewczą, jeżeli nikogo nie ma w pomieszczeniach. No, takie możliwości można też zastosować. To teraz już zaczniemy omawiać poszczególne schematy. Potwierdzam i przypominam, że to nie jest tylko właściwie prośba o dostawieniu tego komentarza o napięciu zasilania. No, mieć Państwo świadomość, że elektrozawór to jest i siłownik, i korpus, tak jak samochód z kołami, no nie pojedzie ten samochód bez kół, więc określenie napięcia sterowania, czyli wybór właściwej cewki jest tutaj nieodzowny. No nie można spowodować tego, że wykonawca na obiekcie będzie miał jedynie zamontowane korpusy i później się będzie dziwił, dlaczego mu to nie działa. Podkreślam, że jest istotna różnica między napięciem 24 V, czy to będzie napięcie stałe, czy to będzie napięcie przemienne. Również jeśli miało być to napięcie 12 V stałego, czyli zasilanie akumulatorowe, to też należy to uwzględniać. O ile komentarz w przypadku zaworu wydaje się być jasny, o tyle w przypadku pestostatu i tej ikonki, która jest tutaj wymalowana, warto w ramach komentarza chociażby dopisać, no Państwo wiecie najlepiej projektując tą instalację, jaka zapewne będzie nastawa ciśnienia, czyli tą wartość, którą powinni instalatorzy określić, nastawić jako wartość tą bezpieczną, czyli minimalną, akceptowalną dla poprawnej działalności instalacji hydrantowej. Zresztą to ma miejsce w sumie w każdym rozwiązaniu z tym, że wartość tego ciśnienia jest w jakiś sposób krytyczna i bez tego instalacja nie będzie działała prawidłowo automatycznie. Przyłącze wodociągowe, jak w każdym z tych projektów, które będziecie Państwo widzieli, będzie wyglądało za każdym razem no, bliźniaczo podobnie. Zawór serii EV220B na odcięciu instalacji bytowej i odejście na instalację hydrantową. Tutaj warto podkreślić, prostostat monitoruje ciśnienie w instalacji hydrantowej, a steruje odcięciem zaworu na instalacji bytowej. I przechodźmy dalej do instalacji w budynku. Tutaj mamy zobrazowane klasyczną łazienkę, odbiory w takim pomieszczeniu. Na zasilaniu łazienki jest na zewnątrz ciepłej, jak i zimnej wodzie jest posadowiony zawór serii 220B. No właśnie, tutaj nie ma, możliwe, że w polu komentarza byłoby całkiem zasadne dodanie na przykład tego komentarza o mosiącu DZR, czyli właśnie tego lepszego mosiącu, który by zagwarantował długotrwałość. A to już dlaczego? No bo zwróćcie Państwo uwagę, po lewej stronie jest przykład w oparciu o kartę, o czytnik karty pokojowej. Zapewne można się domyślać, że to jest bardzo wdzięczne rozwiązanie dla obiektów hotelowych. Wyobraźcie sobie Państwo, że w budynku biurowym załóżmy będzie około 20 toalet publicznych do użytku, a przecież w każdym pokoju hotelowym jest oddzielna łazienka, czyli miejsc, w których może nastąpić niekontrolowane zużycie wody, czyli ta zawieszona spłuczka, cieknący kran, czy też ewentualnie pęknięty wężyk, w takim obiekcie hotelowym będzie znacząco więcej niż w takim biurowcu. I tutaj absolutnie nawet nie potrzeba popierać się takim certyfikatem energooszczędności wspomnianym wcześniej BRIM, tylko świadomość właściciela budynku tego hotelu i jakie rachunki za zrzut ścieków, czy też za zniszczenia wynikające z zalania będzie musiał zapłacić, może jak najbardziej spowodować, że przecież jeśli już karta magnetyczna jako klucz do pokoju oddziałuje i tak na zasilanie odbiorników elektrycznych, to dołączenie dwóch kolejnych odbiorników o mocy porównywalnej z żarówkami energooszczędnymi do odcinania wody jest naprawdę drobnym zabiegiem, a daje jak najbardziej wymierne korzyści. Tu jest rola
Państwa jako projektantów, którzy wykonują tego typu instalacje, aby zwrócić uwagę właścicielowi, inwestorowi na to, że taki drobny zabieg może spowodować daleko idące konsekwencji oszczędności, gdyż uniknięcie strat wynikających z tego typu zagrożeń. Prawda? Czynnik magnetyczny działający do tej pory bardzo popularnie wszędzie w hotelach, odcinający odbiorniki elektryczne, również może wysterować zasilanie, odcinanie wody do danego pokoju hotelowego. Kolejny projekt. Jak wspomniałem wcześniej, przyłącze wodociągowe bardzo bliźniacze, zbliżone na zasilaniu zawór EV220B odcinający instalację pożarową, bytową, prostostop lub czujnik przepływu. Właśnie, warto podkreślić, że nie, kolega o tym nie wspominał, ale również w ofercie Danfossa są czujniki przepływu. Może mają to zaletę, że nie potrzeba kłopotać się o nastawę ciśnienia, dla którego miałoby być odcinanie instalacji bytowej. Natomiast no, wadą jest to, że przy każdym ruchu wody w instalacji hydrantowej taki czujnik będzie odcinał instalację bytową. Ale coś za coś. Jest alternatywne rozwiązanie. Zarówno prostatem, jak i czujnikiem można sterować odcinaniem wody bytowej. I to jest klasyczne rozwiązanie już wynikające z certyfikatu BREEAM dla budynków komercyjnych użyteczności publicznej. Klasyczny biurowiec z pomieszczeniami biurowymi do najmu, gdzie zapewne, chociaż muszę Państwu powiedzieć, że bardzo wdzięcznymi obiektami są centra handlowe i ten kącik restauracyjny. Okazuje się, że najemcy tych obiektów mają w umowie najmu taką klauzulę, że za szkody wynikające z zalania muszą pokryć koszty nie tylko wynikające z użytkowania własnej powierzchni, ale również wszystkim innym najemcom, którzy też te szkody ponieśli. Stąd też wszystkie, starają się te wszystkie restauracyjne firmy stosować takie właśnie zawody odcinające wodę po zakończeniu pracy takiego lokalu gastronomicznego. Tutaj zasilanie zarówno ciepłej, jak i zimnej wody. Wersja uproszczona bywa tak, że jeśli są podgrzewacze przepływowe doprowadzone do każdej z pomieszczeń sanitarnych, mamy tylko przyłącze zimnej wody. Zawór ten odcina wodę sterowany albo czynnikiem ruchu z kilkuminutowym opóźnieniem, lub też rozwiązaniem droższym, które monitoruje obecność, czyli czujnikiem obecności. Na podczerwień działająca czujka, która dopóki wykrywa obecność osoby, na pewno tej wody nie odetnie. To taki quiz, wyobraźcie sobie Państwo, ile w IKEA, która się w tej chwili buduje w Lublinie, takich zaworów może być zabudowanych. To może na końcu kolega na czacie odpowie. Powtarzam, wersja Mosiąc DZR, chociaż tutaj no, na tym symbolu tego nie widać, warto dopisać. Na podstawie historii sprzedaży ze Skandynawii, żywotność od 20 lat, to myślę, że nawet nasi koledzy z działu ciepłownictwa Danfossa, którzy też mają w niektórych swoich rozwiązaniach dokładów ciepłowniczych tego typu Mosiąc, wiedzą, że gwarancja żywotności tego rodzaju armatury jest nieporównywalnie większa. A swoją drogą warto nadmienić, że w Skandynawii zostało zapisane w prawie budowlanym ze względu na budownictwo modułowe, ale drewniane, że każdy nowo powstający budynek, bodajże od 3 czy 5 lat, musi być w taki system antyzalaniowy wyposażony ze względu na konsekwencje daleko idące i niemożność bardzo często odratowania takiego drewnianego budynku, który może być nawet kilkukondygnacyjny. Poproszę kolejny projekt. Tutaj cokolwiek inna wersja, czyli to, o czym wspomnieliśmy wcześniej, taki sam zawór, który służy do odcinania instalacji bytowej, może być wykorzystany również do napełniania zbiornika retencyjnego. Czy to będzie zbiornik
na wodę pożarową, jak jest w tym przypadku, czy to będzie zbiornik na kondygnacji technicznej i zapewniający dostępność wody w wyższych sekcjach budynku, sterowany presostatem, czy też sondą poziomu, czy układem pływaków, jak najbardziej wypełnia tą samą funkcję, z tylko różnicą, że w przypadku pożarowego stosowania odcina wodę, a ten zawór tą wodę dopuszcza. I tu komentarz Piotra. Tutaj komentarz z mojej strony, bo ten zbiornik, zasobnik, zbiornik bezciśnieniowy zasłonił nam schemat instalacji, bo te projekty, które Państwo tutaj oglądają, da się policzyć. I tutaj w przypadku czegoś takiego rozwiązania, tak naprawdę mamy dwa schematy instalacji. Jeden to jest tutaj przyłącze z wodociągu miejskiego na przykład i doprowadzenie wody do tego zbiornika bezciśnieniowego i tutaj po prostu musimy zadeklarować inny odbiornik wody i podać jakiś strumień wody, który chcemy uzyskać, no to wszystko już zależy od tego, jakie warunki, jaki zbiornik, jak szybko musimy go napełnić w jakichś tam przypadkach. A druga instalacja to jest po prostu znowu źródło wody, które zasila nam w tym przypadku tylko instalację hydrantową, ale może być także również zasila instalację zimnej wody, czy później poprzez jakieś elementy podgrzewające zimnej i ciepłej wody. Także program jest przygotowany do tego, żeby takie schematy również policzyć. Ja przywrócę tutaj ten zbiornik. On nie ma żadnego wpływu na obliczania, po prostu tylko jest elementem graficznym. Natomiast po narysowaniu całości wygląda to tak, jakbyśmy mieli jedną instalację. Tak naprawdę z punktu widzenia obliczeniowego są to dwie instalacje. Jeszcze jedno słowo komentarza. Najnowsza moda, trend, który się rodzi, to zagospodarowanie wody deszczowej. I znów mamy możliwość zastosowania, powielenia tego schematu, albowiem wiadomo, pierwszy zbiornik jest zbiornikiem wstępnego podczyszczania, gdzie wszelkiego rodzaju zabrudzenia, liście, osady stałe są eliminowane i po tej filtracji woda deszczowa jest tak samo przepompowywana, uzupełniana do głównego zbiornika retencyjnego, w którym albo będzie dopust wody wodociągowej, jeśli mamy okres bezdeszczowy, albo dopuszczanie tej wody deszczowej do zasilania właśnie spłuczek, czy też do zasilania obiegów jakichś sanitarnych, niepitnych, podlewania terenów zielonych. Także mamy zastosowanie tego zaworu również no, nie do celów absolutnie pożarowych, ale no, do wykorzystania wody opadowej. Kolejny schemat. Kolejny schemat. Napełnienie, czyli to. Tu mamy najbardziej klasyczną sytuację, kiedy zwłaszcza na blokach mieszkalnych mamy jedynie sterowanie samego elektrozaworu od presostatu, czy też czujnika przepływu. Taka jedna uwaga, żeby warto mieć świadomość o istnieniu dwóch funkcjonalności w przypadku presostatów. Kolega o tym chyba nie wspominał. Otóż najbardziej typowym rozwiązaniem są presostaty, które działają w sposób automatyczny. To znaczy przy spadku ciśnienia przełączają styki i powodują zamknięcie się zaworu. A w zależności od tego, jak szeroka jest zwana histereza, czyli pole zadziałania presostatu, jeśli ciśnienie powróci do standardowej wartości, to znów się przełączają styki i znowu zawór się otwiera i powraca dystrybucja wody bytowej. Oczywiście ma to zaletę taką, że jeśli cokolwiek działo się na instalacji wodociągowej, czy też pojawiły się dziwne rozbiory i chwilowo to ciśnienie spadło, no to jeśli ono powróci do normalnego swojego poziomu, to użytkownicy mają dostęp do wody bez żadnych ograniczeń. Natomiast jeśli chcemy mieć, to też jest zasygnalizowane w prawie budowlanym, gwarancję, że w przypadku akcji pożarowej te odcięcie zaworu będzie w sposób trwały zagwarantowane, są prostostaty z tak zwanym resetem, zatrzaśnięciem się położenia styków.
i jeśli ciśnienie spadnie do tego minimalnego, niebezpiecznego już poziomu, styki pozostają w takim położeniu, dopóki ktoś z obsługi technicznej świadomie nie skasuje tego resetu, nie uzbroi ponownie i nie otworzy, da zezwolenia do otwarcia zaworu i dystrybucji wody użytkowej na obiekt. Także mamy przewagę tego stosowania elektrozaworu z elementem sterującym nad zaworami takimi klasycznymi nadprędkości pierwszeństwa bezpośredniego działania, które są absolutnie niesterowalne. Jeśli będziemy mieli centralkę zaporską, też na podstawie chociażby detekcji dymu, czadu, moglibyśmy zakładać, że ta centralka podejmuje decyzję i odcina wodę, kiedy uznaje, że, czy też właśnie w przypadku ciśnienia, uznaje, że to jest właśnie moment, żeby zapewnić wydajność w hydrantach odpowiedniego ciśnienia wody. Poproszę kolejny schemat. Mamy do czynienia teraz z tym zaworem NO, który znacząco rzadziej się pojawia do tej pory w przykładach. Kiedy możemy go stosować? No właśnie wtedy, kiedy mamy gwarantowane zasilanie elektryczne w czasie pożaru. Czy to będzie dodatkowy układ UPS-u, czy na przykład zestaw hydroforowy umieszczony w tym samym pomieszczeniu co zabór, pracujący w trakcie akcji pożarowej. Z reguły w Polsce mamy taką rzeczywistość, że zestawy hydroforowe mają podwójne zadanie, mają tryb pracy rozbioru normalnego, jak i tryb pracy pożarowej, wtedy pełną wydajnością pracują na wydatek hydrantowy. Miło mi donieść, że większość producentów zestawów hydroforowych w swoich szafkach sterujących ma już wyjście przekaźnikowe, które umożliwia zesterowanie elektrozaworem. I no, jeśli dany zestaw hydroforowy ma gwarantowane zasilanie w czasie pracy, w czasie pożaru, no to i nasz zawór również będzie miał takie zasilanie zagwarantowane. Stąd też podstawowa różnica dla właściciela budynku jest taka, że zawór nie jest pod napięciem przez okrągły rok. Aczkolwiek tu warto podkreślić, że cewka, ten siłownik elektrozaworu, jak najbardziej może przez całe lata być pod napięciem. Wydaje się dziwne, że będzie się nagrzewać, że taki czas pracy wymuszony jest no, niewłaściwy dla takiego zaworu. Nie ma żadnych obaw co do tego typu reżimu pracy. U nas w fabryce w Rodzisku Mazowieckim zapraszamy przy jakiejś okazji, są do zaobserwowania elektrozawody, które nie tyle są ciągle pod napięciem, a pracują manewrowo i przełączają się wielokrotnie i dopóki mechanicznie nie ulegną zniszczeniu, to te cewki jak najbardziej wytrzymują bardzo długo i nie stanowią dla nich długiej godziny pracy pod napięciem żadnego zagrożenia. To jest bardzo zbliżony projekt. Często się może spotkać z taką sytuacją, że strażak przyjeżdża i odcina zasilanie z budynku. I wtedy rzeczywiście zawór NC musi być zastosowany. Natomiast jeśli jest to zawór NO, a jest zasilony spoza głównego wyłącznika, no to mamy gwarantowane zasilanie w czasie akcji pożarowej. Może to być dodatkowy jeszcze jakiś UPS czy akumulator przygotowany do tego typu zasilania, chociażby może oświetlenia awaryjnego. I wtedy należy pamiętać o tym zasilaniu w komentarzu wpisanym. Ta cewka już nie będzie, no jeśli jest UPS, to 230 V pozostaje, ale jeśli mamy zasilanie akumulatorowe, no to czy 12 V napięcia stałego, czy 24 napięcia stałego jak najbardziej może być wymuszone. W przeciwieństwie na przykład do wcześniej wspomnianych zestawów hydroforowych, gdzie tam może być napięcie bezpieczne 24, ale volty zmiennego napięcia.
Także mieć trzeba na uwadze tą różną konfigurowalność. Z jednej strony wydaje się być to sprawą skomplikowaną, ale z drugiej strony daje to niesamowitą elastyczność w doborze danego rozwiązania, jaką automatykę na danym budynku inwestor zamierza zainstalować. My możemy się w sposób bardzo elastyczny dostosować do tego, jakie rzeczywiście wymagania są stawiane temu rozwiązaniu. I ostatni wariant wersji przyłącza wodociągowego. Mamy do czynienia teraz z pionem tak zwanym suchym. I chociaż prawo budowlane nakazuje nawodnianie wszystkich pionów hydrantowych, zdarza się, są takie wyjątki, są takie sytuacje, kiedy ten pion pozostaje suchy. Najlepszym przykładem są parkingi pod centrami handlowymi, które są otwarte na dostęp powietrza atmosferycznego i w okresie zimowym istnieje realne zagrożenie zamarznięcia wody pożarowej w tych hydrantach. Albo stosujemy również z oferty Danfossa na przykład matyk jailer, żeby te piony hydrantowe podgrzewać, lub też możemy stosować zawór, który będzie automatycznie otwierał się i nawadniał pion hydrantowy wraz z rozpoczęciem akcji pożarowej. Oprócz tych centrów handlowych bardzo popularne również są obiekty przemysłowo-biurowe, gdzie często hydrant przechodzi przez nieogrzewaną czy halę produkcyjną, czy halę magazynową, która stanowi właśnie to zagrożenie, że czop lodowy może zablokować zasilanie wody hydrantowej również na budynek biurowy. I wtedy też taki zawór jak najbardziej jest rozwiązaniem jedynym słusznym, albowiem to właśnie centralka SAP-owska czy układ alarmowy kontrolujący sytuację pożarową w danym obiekcie wymusza za nawodnienie tego pionu. Proszę zwrócić uwagę, że tu występują dwa zawory. Zawór ten NC zamontowany na wodzie hydrantowej na tym pionie suchym, jak i zawór NO zasilający budynek odbiory socjalno-bytowe. Nie przez przypadek połączone są elektrycznie oba te zawory, bo wyobraźcie sobie Państwo, że jednym przełączeniem zasilania dokonujemy zamknięcia jednego zaworu i otwarcia drugiego zaworu. A to już jest krok od skonstruowania w dosyć prosty sposób zaworu trójdrogowego, który będzie przełączał dwa obiegi. I co ważne, patrzcie Państwo, że jak w przeciwieństwie do normalnego zaworu trójdrogowego, te dwa podejścia mogą być o różnych średnicach, czego nie uzyskamy w klasycznym zaworze trójdrogowym. Więc podając napięcie, zdejmując napięcie, przełączamy między jednym a drugim obiegiem. I to szybko. Także zaletą tego rozwiązania może być, już tak abstrahuję, to jest aplikacji tej pożarowej, ale wtedy, kiedy potrzebujemy szybko przełączyć między chłodem a grzaniem, jak najbardziej mamy taką możliwość, aby wykonać taką konstrukcję, takie rozwiązanie przy użyciu dwóch elektrozaworów, jednego otwartego, drugiego zamkniętego. I to było wszystko z przykładowych projektów. Jak widzicie Państwo, że możecie takie półprodukty w dosyć prosty sposób wykorzystać do swojej już pracy projektowej i na pewno wykorzystać ten element, który skróci w jakiś sposób całą drogę projektowania. Jest to produkt gotowy. Zachęcamy do zgłaszania się. Na pewno z przyjemnością te materiały roześlemy. I wracamy do prezentacji. Jeśli okaże się, że jest to temat elektrozaworów w komponentach automatyki przemysłowej dla Państwa interesujący, planujemy zrobić dodatkowe takie szkolenie, gdzie jak najbardziej poruszymy sposoby stosowania naszych zaworów do instalacji wody lodowej, czy też innych sposobów stosowania w instalacjach budynkowych czy okołobudynkowych, gdzie moglibyśmy znaleźć również rozwiązania do tej pory nie wykorzystujące naszego asortymentu, a jak najbardziej mogące przyczynić się do
poprawienia warunków funkcjonowania części z instalacji. No i chyba najciekawszy właśnie moment naszej dzisiejszej sesji szkoleniowej. Otóż chcemy, żeby ta wiedza, którą przekazujemy, spotkała się z jak najbardziej miłym przyjęciem i odzewem, bo jeśli by się tak zdarzyło, że między 1 czerwca a końcem sierpnia mielibyście Państwo szansę wykonywać tego typu projekty, bardzo możliwe z wykorzystaniem tego naszego półproduktu, który jest już przygotowany, prosilibyśmy o zaopiniowanie w takim konkursie, który by wiązał się z jedynie przesłaniem zrzutu z ekranu z krótkim komentarzem, gdzie te zawory będą wykorzystane w przyszłości, żeby dany obiekt był łatwy do zidentyfikowania. I tutaj za wysłanie pierwszego zgłoszenia pierwszych kilkudziesięciu projektantom gwarantujemy bardzo fajnie grający bezprzewodowy głośnik. I tutaj szukaliśmy różnych wariantów i ten, można przyznać szczerze, że gra naprawdę fajnie, a że idą wakacje, zakładamy, że nie tylko przy biurku i laptopie spędzą Państwo ten czas, więc czasami w terenie, w plenerze taki głośnik się na pewno przyda. Natomiast, aby nie spoczywać na laurach, wysyłając tylko jeden projekt, żeby tą drobną nagrodę odebrać, to w sumie zależy nam na tym, żeby ci, co prześlą jak największą ilość takich informacji o projektach, mieli szansę na ciekawe zagraniczne szkolenie i tu bardzo możliwe, że nawet nie skończy się tylko na 3 miejscach, możliwe, że tych miejsc będzie więcej. Liczymy na to, że projekt, który zaproponujemy naszej stronie, wspomnianej strefie projektanta, bardzo szczegółowo spotka się z miłym przyjęciem z Państwa strony. Tak naprawdę czas szkolenia dobiegł końca, natomiast jeśli są ci z Państwa zainteresowani jeszcze wysłuchaniem ciekawych, zobaczeniem ciekawych informacji, to mam do zakomunikowania, że nasze aplikacje nie są stricte teoretyczne, ale jeśli ktoś skusiłby się wpisać w YouTubie tą oto frazę Dachwos Polan Gruziąc, znajduje się tam film, ten pierwszy, który pokazuje szpital w Gruziądzu w pełni wyposażony oczywiście w przede wszystkim rozwiązania ciepłownicze, ale również nasz zawór kołnierzowy współpracujący z Presostatem na realnej instalacji zasilania rozdziału wody hydrantowej i bytowej w tym szpitalu jest tam pokazany, także absolutnie namacalny dowód, że to rozwiązanie w praktyce sprawdza się również tam w takich neurologicznych obiektach, jakimi są obiekty szpitalne. I to by było z naszej strony wszystko. Widziałem, że aktywność na czacie całkiem interesująca była, to znaczy, że nasza wypowiedź absolutnie nie jest Wam obojętna. Stąd też zapraszamy do dalszych kontaktów. Nasze adresy mailowe były na początku pokazane, czy też przez Santą. My jesteśmy do dyspozycji i chętnie będziemy towarzyszyć w kolejnych projektach, które Państwo, mam nadzieję, popełnią przy użyciu naszych rozwiązań. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia w przyszłości. Jeszcze raz. I wyłączę rekordy.